Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Kontrofensywa Ukrainy i polskie embargo na ukraińskie zboże. O tym będziemy rozmawiać. Jest z nami pan Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Rząd w miniony weekend wprowadził zakaz wwozu do Polski ukraińskiej pszenicy i innych produktów rolnych. To ograniczenie ma dotyczyć zarówno tranzytu przez nasz kraj, jak i importu do właśnie państwa polskiego. Ma obowiązywać do 30 czerwca. Komisja Europejska od razu podniosła głos i stwierdziła, że jest to działanie nielegalne, ponieważ tego typu zakazy może podejmować tylko Unia Europejska, gdyż sprawa dotyczy Unii Celnej. Jak pan redaktor skomentowałby w ogóle samo zakazanie wwozu ukraińskiej pszenicy i innych produktów rolnych do Polski przez nasz rząd? Czy z punktu widzenia polityki wewnętrznej, no to jest to działanie jak najbardziej racjonalne. PiS nie może sobie pozwolić na utratę tysięcy głosów rolników. No i w logice partyjnej to ma jak najbardziej sens. W logice państwowej już niekoniecznie, bo tak naprawdę źródło rozwiązania tego problemu jest przede wszystkim po stronie polskiej, czyli krótko mówiąc, trzeba rozpracować i zlikwidować schematy, które pozwalają po prostu na ucieczkę tych produktów rolnych, które z Ukrainy mają tranzytem przez Polskę być wywożone. Jest jeszcze oczywiście trzecia strona tego całego układu, czyli Komisja Europejska, która niespecjalnie brała udział w jakimś rozwiązaniu tego problemu, no ale gdy Polska ten zakaz importu wprowadziła, no to oczywiście natychmiast Komisja Europejska zareagowała i natychmiast ogłosiła, że oczekuje przedstawienia przez Polskę podstaw prawnych tej decyzji. No jest to skomplikowana sytuacja, bo ona mocno wpływa i mocno obciąża stosunki polsko-ukraińskie. Bardzo wyraźnie widać po tym, co mówi minister rolnictwa Ukrainy, pan Solski, że no, Ukraińcy pójdą w tą narrację właśnie unijną, czyli domagają się przedstawienia podstawy prawnej, żądają natychmiastowego odblokowania tego tranzytu i później chcą rozmawiać o dalszych trwałych systemowych rozwiązaniach. Także no, w dużej mierze obciąża to stosunki polsko-ukraińskie, a mam wrażenie, że Komisja Europejska tutaj w tym momencie nie do końca pomaga w rozwiązaniu tego problemu. No ale też nie można uciekać od tego, że strona polska ma sporo tutaj za uszami, no w tym sensie, że to po stronie polskiej leży pilnowanie tego, gdzie te produkty rolne na naszym rynku uciekają, no bo przecież to ani nie Solski, ani nie Zełenski, ani nikt z Komisji Europejskiej nie przychodzi tutaj w Polsce i nie odkręca wagonów czy tam kontenerów, które przewożą te produkty rolne i nie wysypuje ich tam na drogę, czy nie sprzedaje ich na targu pod Kutnem. To jest po stronie polskiej pilnowanie tego, gdzie te produkty po prostu rolne się rozchodzą na boki. Kolejna sprawa. Opinia publiczna, czy większość opinii publicznej państw zachodnich, w tym Polski, czeka na długo zapowiadaną ukraińską kontrofensywę. Chodzi o takie duże uderzenie, które mogłoby w pewien sposób zakończyć jakiś etap wojny. Na przykład mogłoby przeciąć tak zwany korytarz krymski, który sobie mówiąc kolokwialnie wyrąbali Rosjanie na początku wojny. No i pytanie, czy ta kontrofensywa w ogóle jest możliwa? Czy pan redaktor spodziewa się takiego mocnego uderzenia ukraińskiego? Czy być może jednak jest to pewnego rodzaju wojna informacyjna? Chodzi o to, żeby postraszyć Rosjan i żeby no po prostu zagrać na polu informacyjnym, a Ukraińcy być może nie mają takich sił, żeby takiej kontrofensywy dokonać, bo póki co o niej cisza. Pytanie jest otwarte na temat tego, czy Ukraina ma, czy nie ma siły na to, żeby przeciąć korytarz krymski. Wiemy o tym, że w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tworzona jest tak zwana gwardia uderzeniowa. No pytanie, jakie są postępy w tworzeniu brygad tej gwardii? No, w strukturach MSW też jest pułk Azow, także to jest resort, który jest w stanie generować przydatne i sprawne siły do tego, żeby prowadzić operacje ofensywne. Z punktu widzenia Ukrainy jedyny sens ma zrobienie czegoś spektakularnego, czyli właśnie przecięcie tego korytarza krymskiego, bo to, ile
wiosek odbije na Ługańszczyźnie czy na Donieczyźnie, to ma znaczenie wtórne. Nikt nie będzie się interesował nazwami miejscowości, które po raz pierwszy w życiu usłyszy. Kluczowe jest to, żeby pokazać coś spektakularnego, czyli właśnie dotrzeć przynajmniej w jakimś tam klinem w głąb tego obszaru, który pozwala lądowo komunikować się w Rosji kontynentalnej z Krymem. No druga opcja jest taka, drugą opcją jest blokada Półwyspu Krymskiego, czyli zniszczenie mostu krymskiego i odcięcie, przynajmniej wzięcie pod kontrolę ogniową tych dwóch przesmyków, które łączą Krym z lądem. To też mogłoby mieć wymiar wizerunkowy i spektakularny. Nie można odmówić Ukraińcom kreatywności. Oni mimo tego, że obiektywnie mają mniejsze siły niż Rosjanie, wielokrotnie zaskakiwali społeczność międzynarodową tym, co udawało im się zrobić. Pytanie otwarte jest o to, jakie są nastroje w Melitopolu, czyli w tym mieście, które ma być odbijane i ma być głównym celem ewentualnej kontrofensywy na południu. Pytanie o to, czy uda się w takim mieście wzniecić rebelię. Jeśli spojrzymy na Cherson, który jest miastem też raczej rosyjskojęzycznym, położonym na południu Ukrainy, to te nastroje proukraińskie były bardzo wyraźne w tym mieście. Ono nie poddało się takiej jednoznacznej kolaboracji z okupantem rosyjskim. No i w związku z tym też Rosjanie musieli się z tego miasta wycofać. Nie tylko z powodu tego, że logistycznie było trudno zaopatrywać te siły rosyjskie w Chersonie, ale też z tego powodu, że to miasto, krótko mówiąc, nie kolaborowało w takim stopniu, w jakim Rosjanie się spodziewali. No i pytanie, czy ukraiński wywiad wojskowy HUR jest w stanie w Melitopolu wzniecić taką rebelię i takie powstanie przeciwko siłom rosyjskim, prowadząc równocześnie ofensywę na to miasto. Jeżeli taką rebelię uda się wzniecić, to sukces takiej kontrofensywy nabiera realnych kształtów. Źle się broni miasta, w którym dokonuje się powtórki z miasta Sadra, czyli po prostu w tył, na tyłach żołnierzy rosyjskich, którzy tego miasta mieliby bronić przed Ukraińcami, odbywa się rebelia, która to utrudnia. Także to, jakie są nastroje w Melitopolu i jaką pracę wykonały służby specjalne ukraińskie, żeby to miasto zbuntować przeciwko okupantowi, no to może mieć ogromne znaczenie przy tej kontrofensywie na południu, bo same działania lądowe, one proste nie będą. Rosjanie nie tracili czasu przez te kilka miesięcy. Oni te tereny fortyfikowali na południu, na Zaporożu, w rejonie Melitopola, na kierunku Mariupolskim. To jest kilka linii umocnień i Ukraińcy, uderzając na Melitopol, napotkają na te same ograniczenia, na które Rosjanie napotykają na Donieczyźnie, czyli w rejonie Bachmutu, w rejonie Awdijiwki. Oni od połowy, w zasadzie lutego, próbują prowadzić Rosjanie tą swoją kontrofensywę przeciwko Ukraińcom, ale te sukcesy są minimalne. To jest przesuwanie się tygodniami o kilkaset metrów pozycji rosyjskich. To trwa tak wolno, między innymi dlatego, że są to tereny bardzo fortyfikowane. No i na te same trudności najpewniej na południu natrafią Ukraińcy. Dlatego ważnym pytaniem jest to, na ile mają zdolność do tego, żeby zbuntować po prostu te miasta, które będą chcieli deokupować i na ile są w stanie wywołać na zapleczu Rosjan po prostu zamieszanie, i które ułatwi tą kontrofensywę. No, mogą się na przykład Ukraińcy nadziać na zapory minowe, tak jak to było w przypadku Rosjan pod Wuhledarem. Do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ludność zbuntowała się właśnie w taki masowy sposób na terenach okupowanych. Czy pan redaktor uważa, że to jest możliwe? No bo to byłby precedens. Jak obserwowałem sytuację w Chersonie, to byłem zaskoczony tym, jak w tym rosyjskojęzycznym mieście wygląda sytuacja. Pamiętam, nawet doszło do takiego spektakularnego wydarzenia. Rosjanie dokonali egzekucji dyrektora opery, który nie chciał po prostu grać dla wojsk rosyjskich. Ten marzec, gdy Rosjanie wchodzili do Chersonia, on pokazał tłumy ludzi wychodzących na ulicę i protestujących przeciwko okupacji. Przez długi czas Rosjanie nie mogli przeprowadzić tam tego swojego referendum separatystycznego, które miało ogłosić tą kolejną republikę na południu, separatystyczną na południu Ukrainy. Mieli problem z wprowadzeniem rubla na terenie Chersonia. Także na razie jesteśmy odcięci od informacji na temat tego, co się dzieje w Melitopolu, ale to są miasta o podobnym potencjale w takiej świadomości narodowej, jeśli chodzi o południe Ukrainy. No i jak widać, po 2014 roku, czyli po aneksji Krymu i po Majdanie,
ta świadomość narodowa ukraińska znacznie się wzmocniła na południu, na Zaporożu, na Chersońszczyźnie. Także tego wariantu niepokojów społecznych w Melitopolu wykluczyć nie można. Chociaż też tak naprawdę mamy ograniczone informacje na temat tego, jak wygląda skala terroru ze strony rosyjskiej w Melitopolu. Jak ta okupacja, czy ta okupacja złamała ludność lokalną. No tak jak mówię, no to jest pytanie otwarte, ale mam wrażenie, że od odpowiedzi na to pytanie w dużej mierze zależy to, czy ta kontrofensywa zakończy się na południu, jeżeli zostanie przeprowadzona na południu, czy zakończy się sukcesem, czy po prostu utknie w pewnym punkcie i Ukraińcy przejdą po prostu do wojny pozycyjnej. Wiele osób jest pozytywnie nastawionych odnośnie przyszłego, najbliższego przebiegu tej wojny. Myśli się w ten sposób, że Ukraina nie może wygrać, skoro ma tak silne wsparcie Zachodu na wielu polach, no przede wszystkim na polu militarnym. Natomiast co, jeżeli to uderzenie się nie uda, czy jeżeli do niego nie dojdzie, albo będzie ono miało raczej lokalny charakter? Nie mówię o sytuacji, w której Rosja jest jakimś zdecydowanym zwycięzcą, ale kiedy panuje pat z pewnym wskazaniem na stronę rosyjską, tak jak chyba to można obecnie określić, na ile jest to zła sytuacja dla Ukrainy i być może także dla Polski, czyli co, jeżeli nie będzie tej kontrofensywy? Znaczy, to jest sytuacja ze wszechmiar niekorzystna dla Ukrainy, bo na pewno znajdzie się wiele stolic i wielu przywódców w Europie Zachodniej, którzy będą dążyli do zamrożenia konfliktu i wynegocjowania jakiegoś porozumienia Mińsk 3 czy czegoś w tym stylu. Ukraińcy sygnalizują, oni są świadomi tego, że w tym kierunku może pójść rozwój wydarzeń w Europie, i sygnalizują, że na szczycie NATO w Wilnie w lipcu będą dążyli do uzyskania jak najbardziej szczegółowych gwarancji bezpieczeństwa od państw natowskich. To nie będzie plan działań na rzecz członkostwa, czyli ten pierwszy krok do pełnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, tylko po prostu zawierane przez Ukrainę i konkretne państwo NATO umowy dwustronne, określające precyzyjnie, jak ma wyglądać pomoc wojskowa dla Ukrainy od tego państwa, które podpisuje umowę, w wypadku ponownego ataku Rosji. Czyli na przykład mamy opisane, że w ciągu tam 24 godzin zbiera się w sztab kryzysowy, który decyduje, że w kolejnych 72 godzinach zostanie dostarczonych Ukrainie na przykład 10 Leopardów, czołgów Leopard. I to wynika właśnie z tej dwustronnej umowy, którą Ukraina podpisuje z danym państwem NATO. I możemy sobie wyobrazić wariant, w którym Ukraina podpisuje ileś takich umów z państwami NATO, czyli tymi najbardziej chętnymi do pomocy Ukrainie w jej starciu z Rosją, czyli z Polską, państwami bałtyckimi, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, i w ten sposób buduje sobie jakiś rodzaj gwarancji bezpieczeństwa na wypadek, gdyby Rosja doprowadziła do zamrożenia konfliktu, wynegocjowała coś na wzór porozumienia Mińsk 3, a za 5-8 lat uderzyła ponownie. No bo nie ukłamujmy się, Rosja nie odpuści Ukrainy łatwo i będzie próbowała czeczenizować ten konflikt, czyli go po prostu powtarzać kolejne wojny, kolejne ofensywy i odcinać kolejne tereny tego państwa. Dlatego Zachód powinien być zainteresowany jak największym dozbrojeniem Ukrainy i zakończeniem, rozstrzygnięciem tego konfliktu w sposób jednoznaczny, bez pozostawienia Putinowi marginesu na to, żeby tę wojnę móc odmrażać i ten konflikt móc ponawiać. W tym sensie ta doktryna broń, broń i jeszcze raz broń ma sens, bo to jest odpuszczanie Ukrainy, powodowanie, że Rosja ma możliwość wynegocjowania tego porozumienia Mińsk 3, to jest tylko przedłużanie agonii i przedłużanie niestabilności w Europie. Pokazywanie Putinowi, że on za pomocą tej niestabilności, tego zamrożonego konfliktu w wersji makro, może tą Europę szantażować i może jej na wschodniej flance tworzyć taką strefę niestabilności. Także z punktu widzenia Unii Europejskiej, NATO, struktur euroatlantyckich, najlepsze by było jednoznaczne rozstrzygnięcie tego konfliktu, czyli po prostu podjęcie maksymalnego wysiłku na rzecz takiego dozbrojenia Ukrainy, żeby mogła po prostu tą wojnę wygrać na swoich warunkach, czyli odbić jak największą ilość terytoriów okupowanych przez Rosjan. Ostatnio miał miejsce wyciek dokumentów z Pentagonu. W sieci opublikowano ponad 100 zdjęć różnych materiałów,
papierów, dokumentów, generalnie mówiąc, właśnie wyciągniętych z Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych. Te dokumenty dotyczą w dużej mierze wojny na Ukrainie. O tym sporo się mówiło, no przede wszystkim w prasie amerykańskiej, ale także rosyjskiej, ukraińskiej. Na ile ten wyciek jest niekorzystny dla Ukrainy? Na ile krzyżuje być może ukraińskie plany? Na ile jest pomocny dla Rosjan? To jest wyciek niekorzystny przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, bo to podważa wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika, z którym można się dzielić informacjami wywiadowczymi. I nie jest to wyciek pierwszy w historii wywiadu i Pentagonu, wywiadu amerykańskiego i Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych. No, pamiętamy tą sytuację z 2010 roku, wyciek, to był chyba żołnierz w stopniu kaprala, czyli również relatywnie niski rangą żołnierz transseksualny, który później zmienił płeć. Odsiadywał wyrok, w sumie odsiedział zdaje się 7 lat z wyroku znacznie dłuższego. Żołnierz, który wyniósł tak naprawdę bardzo masę dokumentów dotyczących wojny w Iraku i w Afganistanie. Teraz ta sytuacja się powtarza. Mamy do czynienia z jakimś w sumie relatywnie młodym człowiekiem, niskim rangą, który okazuje się ma dostęp do materiałów może nie pierwszej klasy, w sensie nie ma tam informacji na przykład o źródłach osobowych, o agentach, no ale ogólnie poglądowe dane poufne, niejawne na temat oceny sytuacji na froncie, czy też oceny stosunków pomiędzy sojusznikami w NATO, no to jest wrażliwa wiedza, która wycieka z powodu dostępu do niej w osoby, która dostępu do takich dokumentów mieć nie powinna. Także to jest przede wszystkim strata dla Stanów Zjednoczonych jako poważnego supermocarstwa, które dysponuje informacjami niejawnymi, często od sojuszników. Dla Ukrainy ma to znaczenie drugorzędne. Wiele z tych danych, które tam się pojawiły, jest dość ogólnych. To, co szkodzi Ukrainie, to jest dość precyzyjne określenie stanów osobowych na wschodzie Ukrainy, czyli na tak zwanej osi charkowskiej. To są rzeczywiście informacje dość precyzyjne. One znajdują potwierdzenie też w źródłach ukraińskich. Ale z punktu widzenia kontrofensywy ukraińskiej, no ten kierunek Melitopolski, południe, czyli przebicie korytarza krymskiego, wydaje się na tyle oczywistym celem, że ten amerykański młody żołnierz no nie ujawnił czegoś zaskakującego tutaj w przypadku kontrofensywy. Tutaj skuteczność tej kontrofensywy to jest kwestia ukraińska, to jest kwestia tego, ile zdoła wyszkolić brygad i jak zarządzić tym personelem wojskowym podczas kontruderzenia, a nie od tego, co wyciekło od Amerykanów. No chyba, że będziemy po prostu świadkami dalszego ujawniania kolejnych dokumentów, bardziej szczegółowych, które rzeczywiście no, jakoś pogrążą siły zbrojne ukraińskie. Jak na razie takie, no, nie pogrążyły, ten wyciek nie pogrążył ukraińskiej armii. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Zbigniew Parafianowicz, redaktor dziennika Gazety Prawnej. Kłaniam się, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Widzimy się jutro. Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Zachęcam do pozostania z Republiką.